Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 4 września 2022 rok. Podczas miodobrania ta rodzina mocą nie imponowała, mimo że miała niezłe zapasy. Teraz prawdopodobnie jest dużo czerwiu, bo tu są krople wody na podkarmiatce. To znaczy, że jest temperatura w ulu. No zobaczę, co tej rodzinie jest potrzeba. Czy tu nie musi pójść jaskółcze ziele profilaktycznie tej rodziny. Ramek nabite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ramek. Takie ule są najkorzystniejsze, bo jest prawe gniazdo letnie i prawe gniazdo zimowe. No widać masę młodej pszczoły. Ach, położę tu tą ramkę. I teraz szybko przeglądnę to gniazdo. Ile czerwiu, ile zapasów. Tak, rodzinę dopiero dostaje po 2 kg cukru. Słońce ładnie świeci. Proszę Państwa, jak Państwo sami widzicie, jest bardzo dużo młodej pszczoły na plastrach. To znaczy, że teraz stara pszczoła z lata już odeszła. Jest troszkę czerwiu. A syrop będzie przerabiać młoda pszczoła. Nawłoć może krzyżuje szyki, może nie w podkarmianiu. Proszę Państwa, co Państwo widzicie, te paski na ramkach, to wszystko jest nawłoć. Zostaje tylko po 2 kg cukru. Żeby tyle nie zgromadziły. Także tej nawłoci dużo idzie na zimę. I proszę Państwa, pszczoła jasna, młoda, stara pszczoła już odeszła. Albo wyfrunęła w pole. No i czerw. Tak, to jest wszystko śliczna, młoda pszczółka. Tak bym powiedział, stare pszczółki, wyszło słońce, poszły w pole. Ona przy miodobraniu gorzej się prezentowała. Tak, w plastrze dolnej części, w komórkach są, proszę Państwa, jajka. Tylko kwestia, żeby tej rodzinie choć do 20 września dać spokój. Żeby mogła matka naczerwić i wychować. A później plastry wyjedzone wyrzucić. A zostawić tylko pełne na zimę i będzie ładna rodzina. A zobaczymy, co jest na ostatniej ramce, bo nie była sprawdzana. Ostatnia ramka jest pusta. Poletka. Także nie potrzebują tyle. 9 plastrów. Rozplanowała sobie
rodzina, gniazdo na 8 klastrach. W takim zestawie na zimę, proszę Państwa, i tym przeglądem w tej rodzinie. Podejrzane osłabowanie Wysława. Serdecznie się z Państwem żegnam.